Pod stadionem.pl wyłącznie oryginalne koszulki, bluzy i gadżety piłkarskie. Z kodem N3J 10% zniżki na cały asortyment. Przyszedł czas na kolejną serię z całą ekipą fantasy. Coś, co nie tylko wy uwielbiacie, ale również cała nasza siódemka uwielbia tworzyć, grać, bawić się między sobą właśnie w nowych seriach tworzonych w FIFA. Teraz przyszedł czas na pierwszą serię FIFA 17. Nazywa się ona bardzo prosto. Fantasy 11. Zapewne domyślacie się już, o co chodzi. Jeżeli 11, to chodzi o to, żeby stworzyć całą jedenastkę. Zapytacie się, w jaki sposób tą całą jedenastkę będziemy chcieli stworzyć? Już wam przybliżam zasady. Jak sami dobrze wiecie, wcześniejsze serie opierały się na tworzeniu różnych składów, pewnego rodzaju challenge'ach, ale teraz postawiliśmy na drafty. Czyli tryb, w który kompletnie nie umiem grać i dojście dla mnie do trzeciej rundy draftu to jest coś niesamowitego. No cóż, jakoś tak wyszło, że normalne mecze mogę grać, mogę je wygrywać, ale draftów nie umiem. Mniejsza z tym. W każdym razie w serii znajduje się 10 draftów. Jeden draft odpowiada jednej pozycji i przed rozegraniem każdego odcinka wybieramy pozycję, na której się będziemy skupiać w trakcie rozgrywania tego draftu. Na daną pozycję przeznaczam końce z nagród z danego draftu, czyli dajmy na to, jeżeli wygram jakimś stylem drafta i dostanę 3 paczki premium, takie jakby za 100k, i tam trafię ogólną wartość zawodników, gdy ich sprzedam, zwróci się do mnie 30 tysięcy, to za 30 tysięcy mogę sobie kupić, dajmy na to, lewo skrzydłowego, bo powiedziałem, że lewe skrzydło będę wzmacniał w tym odcinku. Zawodnik 11 to jest kapitan i kapitana, moi drodzy, będziecie wybierać wy. W banalny sposób postawacie budżet na kapitana. Jedna łapka w górę to jest jeden coins, także już w tym momencie bardzo, bardzo serdecznie was proszę o zostawienie kciuka w górę, żebym miał szansę, przynajmniej u innych chłopaków, bo tam widziałem, że niektórzy mają już po 7 tysięcy łapek w górę, Lachu pewnie ma już z 20, no a ja bym chciał chociaż mieć 1000 tutaj, dacie radę? Bardzo proszę. W dzisiejszym odcinku będę chciał się skupić na pozycji środkowego pomocnika defensywnego. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym wam powiedzieć, że w opisie znajdziecie linki do wszystkich chłopaków z ekipy fantasy. Śmiało wbijajcie i subskrybujcie. Jak widzicie, na obecny moment stan mojego konta wynosi 83 536 monet. Więc teraz w tym momencie po prostu odejmujemy sobie od tego 15 tysięcy monet za drafta i mamy już prosty wyznacznik, za ile monet będziemy mogli kupić kartę. No i teraz przyjdzie nam wybrać formację. Zagrajmy sobie 4-3-3 defensywnie. No i fajnie jest wybrać sobie drafta tak samemu, że nie muszę się... No... Nie muszę, że tak to określę, go robić pod żadnego tematycznego, tylko takiego normalnego drafta. Weźmy sobie tutaj Lionela Messiego, weźmy sobie teraz Eśpę, zobaczmy sobie, kogo nam tutaj przydzieli. Oj, oj, tutaj słabo, tutaj bardzo słabo. Dobra, weźmy Imbule, ale tutaj naprawdę słabe tu było. Lewe skrzydło. Ktoś się nam trafi na lewym skrzydle dobry? Oj, oj, oj. Jeszcze słabiej niż wcześniej. Ale no przynajmniej jest Castro z La Ligi Santander, no to o tyle go możemy wziąć do zgrania. Dobra, dajcie mi na atak Griezmana i będę zadowolony. Higuain, Ziniacz. No nie ma nikogo. No to dobra, bierzemy sobie Higuaina. Niech będzie Gonzalo Higuain. Jak widzicie, ma tutaj zgranie z Messim, więc może jakoś przejdziemy sobie w Serie A z lewej strony. Zobaczymy. Tutaj przydałoby się nam kogoś oczywiście z La Ligi Santander. Czy jest ktoś? Jest ktoś taki? Zaraz zobaczę. Nie. Ale jest za to, mamy dwóch zawodników za to z Ligi Włoskiej. To weźmy sobie Paredesa i teraz tutaj wybierzmy sobie... O, swoją drogą, to jest jeszcze Argentyńczyk. O matko boska, to jak ja mogłem na to nie zwrócić uwagi wcześniej? Czy mamy kogoś tutaj za Ligi Santander? Tak jest, mamy tutaj Camacho. To weźmy sobie Camacho i zamieńmy ich stronami. Lol, ale się pozgrywało. Aha, dobra, już rozumiem, dobra, wszystko już rozumiem, ale uznajmy, że tą lewą stronę chcemy robić te serie A, czy Calcio, jak się tutaj to nazywa. Okej, dobra, lewy obrońca z serie A jak najbardziej jest, Mario Rui, zapraszam. Wybierzmy sobie środkowego obrońcę, nie pogardziłbym jakiś Chiellinim. No ale nie, nie mamy, za to mamy Abdenura. Okej, jak najbardziej cię zapraszam. To może teraz niech się nam trafi ktoś z serie A. Nie obrażę się, jest ktoś z serie A? Nie, mamy za to Martineza z Legii Santander. Wybieramy go sobie do składu. Czas na prawego obrońcę, na prawą obronę. Okej, jest Juanfran. To jak najbardziej bierzemy sobie oczywiście Juanfrana. Czas na bramkarza. Bramkarz tutaj będzie zagwozdka, szczerze powiem. Ale mamy La Liga Santander i mamy zarówno patrzcie, jak się nam zużyło. Mamy trzech mamy czterech bramkarzy do wyboru. Mamy Sirigu. Wydaje mi się, że najlepszym opcją będzie tutaj Sirigu, bo on nam będzie dawał i z Ligą La Ligą Santander i ewentualnie z jakimś Włochem, którego byśmy, mam nadzieję, trafili na te lewe skrzydło, bo przepraszam, na lewe skrzydło pomyliło mi się, bo bym chciał na lewe skrzydło móc trafić oczywiście
Insigne na przykład, ale chodzi mi o lewego środkowego obrońcę, że gdybym tam trafił kogoś z Serie A, dobra, trzymamy coś, jest, jest Calcio A, więc jak najbardziej, wybieramy sobie ciebie, zapraszam do drużyny, super fantastycznie, o to mi dokładnie chodziło, gdybyś tylko ty jeszcze był, chłopie, Włochem, no ale jest jeszcze szansa na późniejsze naprawienie tego. Premier League, La Liga Santander, La Liga Santander, Premier League, Jimenez czy Filipe Luis? Zastanówmy się. Chyba pójdę sobie w informa Filipe Luisa. Chociaż, o cholera jasna, spada nam tutaj zgranie wtedy. What the fuck, co ja zrobiłem? Matko boska, jestem głupi jak but. Przecież ja i tak z niego nie będę korzystał. Nie wiem, co ja zrobiłem, naprawdę. Wyłączyłem całkowicie myślenie. Patrzcie, mamy Biglię. Super, to jest naprawdę dobrze. Bierzmy sobie jak najbardziej Biglię. Możemy go sobie dać. Teraz też wyłączyłem myślenie. No ale lepszy jest Biglia już tutaj na pewno. Dobra, niech będzie. Kurde, cały czas fail za failem robię. Niedobrze, trzeba się spiąć kornem. Troszeczkę więcej koncentracji, bo możemy przepuszczać naprawdę fajnych grajków przez to. No i weźmy sobie Konopiankę. Lewe skrzydło, dajcie mi jakiegoś Insigne, proszę. O cholera, Bale. O, no nie, no tego pana to musimy wziąć. George Best, jak najbardziej. Zapraszam, 4 gwiazdki słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, 90 tempa, no z przyjemnością legenda ląduje tutaj w składzie, oczywiście. Kolejna karta, Insigne, proszę, Insigne, 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 nie, Calcio B za to, o, ale jest prawy pomocnik z Calcio A, patrzcie państwo. Dajemy go sobie tutaj i jesteśmy ustawieni, o to chodzi. Ta nasza hybryda jest naprawdę coraz bardziej realna. Patrzcie, jeszcze to sobie połączymy w ten sposób. I jest pięknie, naprawdę jest pięknie. Stworzyliśmy hybrydę w drafcie, to nie jest łatwe, więc jestem naprawdę zadowolony z tego powodu. Dobra, dawać mi następnych grajków. Sania, Nani. Okej, okay. La Liga Santander. Weźmiemy sobie na niego, jak najbardziej pięciogwiazdkowej się przyda. Następne karty. O, Ronaldo! Ronaldo, jak najbardziej bierzemy sobie Cristiano Ronaldo na napastniku. O mój Boże, ale to będzie karta niszczycielska. Później sobie wpuścimy, ale to jest coś pięknego, draft jest naprawdę bardzo dobry. Co tutaj? Calcio A, jest Kandreva. Nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło, ale weźmy sobie Kandrewę jak najbardziej tutaj. Chciałbym lewego skrzydłowego, bardzo dobrze, bo już nadaliście skrzydłowego z Ligi Włoskiej. Jest Mertens, o to mi chodziło, od początku to chciałem. I o to chodzi, Mertens, zapraszam. Bang, pięknie, idealnie się nam złożyła hybryda. Jeszcze sobie zobaczmy ostatnią kartę, kogo tutaj możemy trafić. Areola, Gudeli. Okej, okay, jest super, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Tutaj sobie nie wiem, kogo możemy sobie wziąć. Niech będzie to Kieran Gibbs. No i dobra. Czy w składzie jest wszystko tak, jak ma być? Zaraz zobaczę. Nie wiem, czy nie lepiej to będzie się prezentowało w ten sposób, jeżeli chodzi o zgranie. Nie, z goalkeeperem jest dalej tak samo. Kurde, goalkeeper jest na 7 punktach zgrania. Mogłem pójść w tamtego... Mogłem pójść w Hiszpana jakiegoś na bramce. No niestety, mój błąd. Zobaczmy sobie jeszcze menedżera, jakiego możemy sobie tutaj wytrzasnąć. Jaki jesteś? Pro League, Liga NOS. Ilu dajesz zgrania? Poprawiacie coś zgranie? Swoją drogą chyba wziąłbym tego Argentyńczyka. On naprawdę... Wezmę łysego Argentyńczyka. Mamy sporo Argentyńczyków w składzie, to jak najbardziej się może przydać. Podsumowanie food draftu to jest Ronaldo, Konopiankę i Filipe Luis. Okej, bardzo jestem zadowolony. Draft 183, ale ja się jeszcze wrócę. Jak widzicie, wprowadziłem tutaj Besta. Niech on namiesza na tym prawym skrzydle, a później ewentualnie będziemy robić zmiany. Jak widzicie, mamy naprawdę fantastyczną ławkę. Messi, Ronaldo, Konopianka, Nani. No, jest spośród czego wybierać, tak powiem. Nie wiem, czy Abdenur tutaj nie będzie lepszym rozwiązaniem, czy Burdisso. No, powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia. Zgranie jest takie same, nic się kompletnie tutaj nie zmienia. Mamy Martineza i Abdenura, no to chyba tak zagram, bo tutaj tak czy siak mamy zgranie. To chyba tak zostawię, tak mi się wydaje. Patrzcie, jak się złożyło. Przeciwnik ma stroje Manchester United. Ja mam stroje oczywiście Chelsea, a dzisiaj jest ten mecz. Dzisiaj jest mecz Chelsea kontra United. I skład przeciwnika, bardzo dobry, Suarez, Ronaldo, też best. No powiem wam szczerze, tu jest chyba jeszcze futre bodajże, ja przepraszam bardzo, jeszcze nie znam legend, więc jeżeli to jest błąd, to poprawcie mnie, ale bez wyzywania, bardzo proszę. Skład jest okej, no tyle mogę powiedzieć. Spróbujmy jakimś cudem wygrać ten mecz. Best, best i to powinno być 1-0, nie ma poprzeczka! Nie, już się fatalnie dla nas rozpoczyna ten mecz. A to, kurde... Mertens, dośrodkujmy sobie, tam jest Higuain, ale wybita ta piłka i będzie rzut rożny. A, nie będzie rzut rożnego, po prostu Higuain tak beznadziejnie strzelił. Czy tam nie było spalonego? Oj, najwidoczniej nie było, podnoś się bramkarz. Ojoj,
ale zamieszanie. Bramka 1-0 w 23 minucie. Przeciwnik niestety wygrywa. Mertens, zagrajmy po ziemi, to... Jezu, Boże, widzisz i nie jak myślisz. Higuain, ty schodzisz, wprowadzam Ronaldo za ciebie. Tak jak powiedziałem wcześniej, Higuain nie kompletnie podchodzi, Ronaldo zamiast niego się pojawia na boisku. I bez za pola karnego, ale... Fantastyczne wypuszczenie Mertens! Higuain, pożegnaj się, choć ja pierdzielę i to jest... Dobrze, że ty już schodzisz z tego boiska. I już Ronaldo! Kolejny słupek, super. Wy już rozumiecie, dlaczego ja nie lubię grać z draftów. No, Best! Jak nie ty, to kto? George Best? Wbiegłem z piłką do bramki, okej. Okay. Strzelić od razu po przechwycie, no to cóż. Spoko, fajnie. Koniec pierwszej połowy tego spotkania. Zdecydowanie przeważamy, co potwierdzają statystyki, jak widzicie na załączonym obrazku. Mieliśmy 3 słupki. Higuain miał 2 albo 3 setki. No, szkoda gadać. Przegram ten mecz i wiem o tym już teraz i będę zły. Pójdę o krok dalej jeszcze, jeżeli chodzi o zmiany. Paredesa, który ma żółtą kartkę, tak czy siak tutaj zmienię i wprowadzę zamiast niego Lionela Messiego. Świetne wypuszczenie Mertensa przez Messiego. Mertens oddaje do Ronaldo. Ronaldo! Potężny strzał zza pola karnego. No i widzicie, to mi się podoba. O to chodzi. Tak chcę grać. Dośrodkowanie. Besta. Tam ktoś to wykończy? Niestety nie, ale to jeszcze nie jest koniec tej szansy, tej akcji, przepraszam. Marco Rui. Mertens, strzał i na totalnym farcie bramkarz przeciwnika to broni. Teraz gol będzie? Nie, mogłem oddawać do środka. Bez dośrodkowanie? Ej, ten mecz jest już śmieszny. To, co się tutaj dzieje, to szkoda gadać. Cristiano Ronaldo! O! Wydaje mi się, że można pogratulować przeciwnikowi. To jest jego drugi celny strzał. Best! Teraz mamy szansę na strzelenie bramki, ale gdzie jest moja cała drużyna? No, do kogo ja miałem dogrywać? No, teraz! Best! Proszę cię! No, jak jest! O to chodzi w 93 minucie, moi drodzy! Przez cały mecz przeważaliśmy i należała się nam ta bramka. No, komu jak komu, ale nam się należała. George Best, fantastyczna asysta. A to jest Cristiano Ronaldo. Od następnego meczu, od pierwszej minuty go wpuszczam. Koniec! Ostatnia sekunda to była i mamy to. Wygrywamy pierwszą rundę draftu, powiem wam szczerze, jestem mile zaskoczony. Tak się prezentują statystyki po tym całym spotkaniu, jak widzicie w drugiej połowie przeciwnik się troszkę przebudził, postrzelał, ale w większości były to strzały Suareza w górę, żeby nie mówić brzydko. Pierwszy mecz wygrana. Skład przeciwnika numer 2, spójrzmy, taki dosyć, powiem wam szczerze, skromny, chociaż no dobra, nie, jest tutaj Hazard, jest tutaj Kevin De Bruyne, Slimani, Firmino, Kante, Martial, Klein, Sako. No powiem wam szczerze, tylko i wyłącznie... No zgranie pewne jest, ale... Jakoś ten środek obrony tu nie pasuje, kurde. Tak jak widzicie, 56 sekunda i klasycznie Higuain, zapraszam Ronaldo. A z tą zmianą tutaj jeszcze poczekam w środku pola i póki co dam sobie konopiankę, bo Messi tak troszeczkę był tam niewidoczny, szczerze powiem. Cristiano Ronaldo, strzał z główki! No, nie wiem czemu to strzelał, jak chciałem, żeby dobijał, ale... Pierwszy groźny strzał Ronaldo, tak jak powiedziałem, dopiero co się pojawił i już jest... Już jest zagrożenie. Oj, tu będzie bramka! Nie ma! Kante! Best, świetna piłka do Mertensa, Mertens oddaje do konopianki, konopianka! I to jest gol! To jest gol, fantastycznie! Konoplianka z numerem 7, jak widzicie, postawienie na tego Grajka chyba jednak się opłaciło. 1-0 w 16 minucie. Teraz Camacho. Camacho oddaje do Besta. Best już w polu karnym. Best strzał! Ależ petarda! Dośrodkowanie i to powinno być 2-0. Tak jest, idealnie. Fantastycznie, Cristiano Ronaldo, 25 minuta, wygrywamy 2-0. Ale teraz Mertens,
Mertens, to jest 3, to jest 3, o to chodzi. 38 minuta, prowadzimy 3-0 i ja nie wierzę, że to ja gram i że ja to gram w drafcie, serio. Okej. Okay. Ronaldo, coś ty narobił? Ronaldo, odegranie do Bigli nie ma. No byłem pewien, że to wpadnie. A nie, jednak tak. Ale to jest fajne, kurde, fajnie jest wygrywać w drafcie. Wygrywamy drugi mecz. Fantastycznie zagrała nasza drużyna, co ja mogę powiedzieć. Drugi mecz wygrany 3-0, lecimy do spotkania numer 3. Jezus, cieszę się w sumie bardzo. Swoją drogą, ja już nagrywam 50 minut, ja myślałem, że to będzie szybkie nagranie, 20 minut, będę mógł zmontować i iść spać, bo ja jutro na zlot Chelsea jadę, bo ja to nagrywam 20 w sumie października, tylko że o 1 w nocy. A tu niespodzianka, gram dalej. Nie wiem, może to przez tą koszulkę mi tak dobrze idzie. Skład przeciwnika numer 3, tutaj jak widzicie jest Messi, jest Ronaldo, jest też George Best. Swoją drogą, a propos koszulki, jeżeli chcecie też sobie kupić jakieś gadżety ze swojej ulubionej drużyny, to serdecznie was zapraszam do pod stadionem. Na dole macie link do tego sklepu, a przy kodzie N3J macie 10% zniżki na cały asortyment. Warto skorzystać. Co, przeciwnik nie gra, czy o co tu chodzi? Nie przeciągaj, stary, chcę się położyć spać. Aha, no to po co to było? Niech mi też wyjaśni. Co za ludzie? O, super! Super! Co to było? Moja obrona nie istniała, wszyscy zawodnicy stali jak... What the fuck? Wszystko jasne, dlaczego my tak szybko straciliśmy bramkę, bo Ronaldo nie było na boisku, tylko Higuain. Wszystko jest już teraz wiadome. Dobra, Paredes schodzi, rzeczywiście wchodzi za ciebie Konoplianka, a na atak Cristiano Ronaldo i możemy lecieć dalej. Mertens, dogranie, tam jest Ronaldo, ale te wrzutki kompletnie mi nie wychodzą. Oj, chyba tu za mocno będzie, ale bez strzał. No i... Pamiętaj tak, ja czuję, że w tym meczu się już kończy nasza przygoda z tym draftem. Best, świetnie wypuszcza Ronaldo. Ronaldo strzał, ale za słaby. Bardzo słaby. No i tu będzie gol, tu będzie 2. Tak jest, a nie, jednak nie. I teraz Ronaldo, doliczo... tu czerwona jest. Tu jest czerwona jak nic. Jak tu nie będzie czerwonej kartki... No właśnie. Gnojek. Koniec pierwszej połowy, jak widzicie statystyki prezentują się następująco. Przeciwnik zasłużenie wygrywa. Ronaldo w polu karnym przeciwnika, Czemu? Nie! O co tu chodzi? Czemu ten mecz tak na mnie idzie? Czemu nic nie idzie po naszej myśli? Nawet do piłki mi nie chcą dobiegnąć. W tym meczu kompletnie nam nic nie wychodzi. Zawodnicy się mnie totalnie nie słuchają. Przeciwnik gra w dziesiątkę, a to nic nie zmieniło na boisku. Ciągle to on przeważa, a nasze strzały lecą nie tam, gdzie my chcemy. Cristiano Ronaldo za pola karnego, ale prosto w bramkarza. No strzał na trzy paski i w bramkarza prosto. No i jak tak mi nagle obrona podchodzi do przodu, to... No i dobranoc, 2-0. Co obrona zrobiła w tym momencie, to nie wiem. Podbiegła na... Cały mój środek obrony wbiegł do środka. Sidigu się wywrócił, a nie bronił. Szkoda, przykry ten mecz. Konoplianka! No chociaż honorowo, nie, nic tu nie wpadnie. Nic w tym meczu nie wpadnie, ja to widzę. Koniec! Odpadamy w trzeciej rundzie draftu. Zaraz zobaczę jeszcze na statystyki, ale nie wydaje mi się, żeby przeciwnik nas aż tak przeważał, a nam totalnie nic nie wychodziło. Kompletne, zero. No tak jak mówię, statystyki, no oddaliśmy nawet więcej strzałów. No statystyki były identyczne, porównywalne, powinny być remis, a nie wygrana 2-0. Niestety, szkoda. Cóż, w tym momencie się kończy nasza przygoda z draftem. Wygraliśmy 2 spotkania, pierwsze 2-1, później 3-0. Niestety ostatni mecz przegraliśmy 0-2. No i zobaczmy, duża złota paczka premium i złota paczka premium. Tu się mogą trafić naprawdę fajni zawodnicy, to otwórzmy sobie najpierw tą słabszą. I w środku mamy co? Okej. Środkowo... Nie, Boże. Ja myślałem, że to jest jakiś Barzagli, Chiellini, a tu taki troll, Rugani. Naprawdę podziękuję za takie trole, serio. Masakra, wszystko na listę transferową oczywiście.
Dobra, to czas na tą najlepszą paczkę. Tutaj się powinno nam trafić coś, co nam przynajmniej zwróci drafta. A jest to Thiago. A nie, jest to Koke. No to okej, nie jest w sumie aż tak najgorzej. 84 overall to nie jest najgorsza karta. Ale czy w środku coś tutaj jeszcze jest? Jest Clichy. O proszę. Zobaczmy sobie, ile chodzi Clichy i ile chodzi Koke. Zaraz sprawdzę, to może będzie... Ej! Jest chyba szansa, że będę mógł kupić tego zawodnika, którego chciałem, na tego środkowego pomocnika defensywnego. Ale o tym się oczywiście przekonamy w kolejnym odcinku, no bo teraz ja wszystko wystawiam na listę transferową. A o tym, czy to się sprzeda, po jakiej cenie się sprzeda, no to tak jak mówię, o tym się już dowiemy w kolejnym odcinku. A póki co, to ja już teraz się mogę z wami żegnać. Mam nadzieję, że się wam podobało to wszystko. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, tak jak prosiłem was wcześniej. Mam nadzieję, że zostawicie tą łapkę w górę, żebym chociaż mógł jakkolwiek tym kapitanem nadgonić chłopaków. Także spróbujcie przebić tutaj 3000 łapek w górę i tak będzie fajnie. A ja się z wami żegnam, na razie i pa pa!